Siema, z tej strony Witul. Mam taki pomysł trochę do nagrywania. Zobaczycie jaki. Oczywiście na boty. A zobaczycie co mam na myśli. Ani chwili spokoju. Bierzmy sobie grę. Będziemy grać bodajże tylko na dwie obory. Oczywiście to jest single player, czyli na boty gramy, ale tylko na dwie lub trzy obory maksymalnie z dwoma botami. Oczywiście nie mamy w sojuszu są. Ale żeby nie było im tak łatwo, to sobie zniszczymy ten oto właśnie most prowadzący do mnie. I jeszcze tutaj. Ale on będzie sam budował most. On jest jednak ogarnięty bot i on sam będzie budował mosty. Tylko się zabezpieczymy, żeby byśmy tak szybko nie poginęli. Będziemy grać tylko na jedna, to może na trzy obory max, zobaczymy. Oczywiście na dwa trudne boty. Myślę, że tak każdą mapkę można ogarnąć. Nawet jest według mnie ciekawy pomysł. Tu uzdrowienie. I tu jeszcze jedną sobie zbutujemy. O. A na dwie obory niech będzie. Coś innego. Myślę, że wam się to spodoba. Tak, myślę, taka krótka seria, tyle jest map i możecie też własne mapy dodawać do tego. Żeby nam tylko starczyło na maksymalnie na najbojów. Nie będzie wszystko. Coś po prostu innego, świeżego. Tego jeszcze nie było na YouTubie. I w ogóle tego nie było jeszcze w historii Polan. Więc myślę, że to może się nawet udać. Co mogę dla ciebie zrobić? Już bierze. Okej, okay. Więc tak. Teraz jesteśmy na tym etapie, mamy tylko dwie obory i cztery krowy, więc jest bardzo małe szanse, ale spróbujemy jakoś to ugrać. Na pierwszy dzień, jeżeli tam jakiś wpadł na nich. Dobra, budujemy. Mało miejsca do rozbudowy, to jest pierwszy minus. Dwie obory, cztery krowy, to jest bardzo duże utrudnienie. Mało, to się mówi, ulepszeń ekwipunku będzie, bo tylko do drugiego slotu będziemy mogli ulepszać, to jest też bardzo ciężko będzie. Łuki tylko do drugiego poziomu, co jest bardzo trudne, jeśli chodzi teraz o te boty. Bo one teraz bo one są na poziomie trudnym, więc ciężko będzie. Okej, budujemy sobie. A z chaty wojów. Zróbmy sobie jeszcze kilku tam drwali, żeby budowali trochę szybciej. Jeszcze. Masz panie nowego poddanego. Widzicie, jak mamy mały wachlarz możliwości, to jest naprawdę utrudnienie. Niech sam każdy z was sobie sprawdzi, czy jest możliwość w ogóle grania czegoś takiego, nie? Będziemy mogli za dużo myśleć. Będziemy mogli za dużo eksperymentować, jeśli chodzi o ataki, czyli rush porządny albo jego brak, nie, jak to się mówi. O. Masz jakiś problem? Dobra. Mam nadzieję, że będzie warto. Zawsze to samo. Na przykład zbudowali sobie już. Musimy się zabezpieczyć. Masz panie nowego poddanego. Ech, Dola. Cały czas idź tam, zrób tamto. O. Dostaliśmy mieczy drugiego poziomu. Zbierzemy kogoś. Zaczyna się, mało miejsca na rozbudowę. Masz panie nowego poddanego.
sada jak tarala. Świeżbi ciebie, nie? Palisada jak talala. No co jest? Coś zbudować czy rozwalić? Idę, gdzie każesz. Stoi. Musimy sobie trochę łowców jednak porobić, bo nie mamy ani jednego. Dobra. Chociażbym mógł jeszcze jedną oborę zrobić, ale dajmy sobie dwie obory. Po są dwa pastwiska, dwie obory. Masz panie nowego poddanego. Nie traćmy czasu, działajmy. Jak mówią wyspiarze, czas to money. Tak jak się wam pokażę, są boty trudne, czyli czy jest Dogniew i Gniewosz. Siekiera mnie świeżbi, ciebie nie? Masz panie nowego poddanego. O, ktoś przyjechał. Uchodzić, czy nie uchodzić? Oto jest pytanie. Przydał już czas łuki drugiego poziomu jednak. O, sorry, wybaczcie za psa, ale ja na to nic nie poradzę. Okej, budujemy drugiego poziomu już. Się kupujemy. Możemy jeszcze teraz, możemy. Okej. Gdzie złapani w górze? Bo jestem tutaj, nie zaczął odbudować tego mostu. Się tu trochę wzmocnić. Pamiętacie? No i tu nie mogą teraz przejść, to jest też plus. To jest tylko jeden z tych dwóch plusów, co mamy. No nie mogą przejść ani z... To jest jeden plus, nie mogą z tej strony przejść i z tej. Na łuk robina robi się gorąco, pomocy! Wroga cizma się zbliża. I tu już mam swoje chatki budowane, cholera. Trzeba czerwonego zaatakować pierwszego, jak widać. Znowu ja. Masz panie nowego poddanego. To szelest. Atakują nas. Do roboty. Trzeba co jakiś czas po prostu zrobić wieżyczki, żeby później obstawić tam swoich chłopców, nie? To mogą pchać później. Siekiera w dłoń i do roboty. Dobra, musimy sobie... To jest to po którego poziomu, ale zawsze za free, nie? Coś. Już miałem iść do gospody. Patrzcie na to. Toż to siekiera moich marzeń. Nadchodzą. Fajer, Buda stoi. Jeszcze ilu tu łowców się przydano? Kilku. Masz panie nowego niepotrzebnych. Na
Masz, panie, nowego poddanego. Nie traćmy czasu, działajmy. Jak mówią wyspiarze, czas to... Czy oni go ustrzelą? Myślę... Daleko jest, no tak. Wymieniałem cięciwe. Jestem gotów. A jednak tak. Jest naprawdę mała mapa, jak widać, nie? Jak to mówią za granicą, saja? Masz, panie, nowego. A nie lepiej kogoś ostrzelać? To szelmy, atakują nas. Kamraci, wspomóżcie! No już chcą budać tajemnic, widzicie? Na twoje rozkazy. Dobra, by się przydali jeszcze jakieś wojowe, co? Cydę niewystarczające środki. Dobra, teraz. Nie ma to jak zapach drewna. Oh my god, po waszemu natrygława. Pa, wróg atakuje. Fire up, Buda stoi. Dobra, mamy. Jest bieda straszna, jeśli chodzi o nasze zasoby mleka. Lecz tylko dwie krówki pracują. Ogólnie cztery wszystkie są, więc jest bardzo cienko. Natrygława, wróg! Szelmy, bo zawoław małego Johna. Dziękuję. Wiecie, nie wiem, serio, zobaczymy, ile tych odcinków z tego wyjdzie, ale myślę, że to jest fajny pomysł. Oczywiście zależy od takiej mapy. Czasami będą dwie oby, czasami będą wszystkie, czasami trzy. Znaczy nie będzie tak, że będzie jedna. Tak, myślę, że tak nie będzie. Ale to jest wyzwanie, bo my będziemy gorzej, słabiej ulepszeni od... tych botów. Miecze i topory w dłoń atakują nas. Że nie będą mogli się klepać już z tamtej odległości tutaj. Wymieniałem cięciwo. Jestem. Okej. Jeszcze za chwilę będziemy mogli pierwszy atak przeprowadzić, jak sobie zrobimy 8 wojów, żeby już tam ruszyło. Na pewno nie zawodzi. To wróg. Masz, panie, nowego poddanego. Czas by wsławić się męstwo. Bo tu to możemy sobie trochę, jak to się mówi, przyczekać. Zbierzemy kogoś. Dobra, jest 8. Masz, panie, nowego poddanego. To szelmy. Atakują nas. Oczywiście. No już mają ryska nawet. Więc jest, już jest... Mają lepiej niż my. Ale dobra, my idziemy już. Trzeba jak najszybciej po prostu to zrobić. No nie mów, że nie mogą. A wiem nawet przez to. Chyba nie mogą przez to przejść. Jak to mówią za granicą, saja? Bo to nie istnieje. Szyć z łuku, czy nie szyć? Oto jest pytanie. Ani chwili spokoju. Sobie do niego oddzielne przejście. Miecze i topory w dłoń atakują nas. Czekam na twoje rozkazy.
czasem. Zbierzemy kogoś. Już, już. Czas łowczy żelazo. No nie wierzę w to. Będzie jakaś rozruba? Raczej nie mogą zbadać moich budynków, dlatego ja sobie muszę pomóc trochę. Zlecone prace zakończone. Idę gdzie każesz. No tak, póki co to uciekaj. Jestem. Zobaczymy ile. Miejmy nadzieję, to będzie tak w jednym odcinku, zależy ile będzie trwało. Oj, robi się gorąco. Czy będzie trwało tyle co teraz, to tak, będzie to jedno odcinkowe max. Natychmiast. Już mają 4 obory. Dzielni woje, wesprzyjcie. Ciżba się zbliża. Popracuj mieczem. Trzeba się po prostu szybko bardzo rozwijać. Masz panie nowego poddanego. Tylko mała ranka. Stracę łepetynę. Smutne wieści. Nasza postać zginęła. Zabije nam chyba tak. A jednak ranny. Jak cię wychowam. Bez mitrężenia. My mamy 6 zostało z 8. Masz panie nowego. Nie, jeszcze. Dobra. O szelmy! O la Boga! Atakują nasz budynek! Masz panie nowego poddanego! Dobra, jeden bot będzie z głowy. Został nam jeszcze jeden trudny. Przerobię na baranie szaszłyki. Wszystko idzie, bo tu będziemy mieć prostą drogę, bo tu przejdziemy przez most i już będzie po wszystkim. Byśmy się mogli tu po części rozbudować, by jeszcze jedną, jak to się mówi, oborę zrobić, nawet dwie w sumie, to są na dwa miejsca. Zobaczymy, czy już wszystko. Z głowy. Silny itemek, ale nie dla nas. Bo magicznym. Dobra, niech oni się prześpią. Nie czas na zbytki. Słucham. Masz panie nowego poddanego. Może będzie rycek po tamtej stronie. Trzeba będzie uważać jednak. Mój sokoli wzrok mnie na pewno nie zawodzi. To wróg? To na pewno. Będzie jakaś rozruba? Robi się. Bardzo mało, bardzo mało. No jest, jeszcze atakujemy. O szelmy! Pamiętam mnie! Szczerze chwosty lecone prace zakończone. Oj, robi się gorąco. Już mieli mają już kapłana mieli. Kurde. Jednak tyle jeszcze. I maga ognia już. Przerobię na baranie szaszłyki. Dobra. Niech
Chętnie jak rozwalą te budynki, będzie spokój już. Gramy tylko na dwie obory, więc naprawdę dobrze jest. Nie, nie zdążyłem nawet mleka wnieść. Odebrać. No i odcinek trwa maksymalnie 20 minut nawet, nie póki co. Pierwsza mapa, szybko się rozwinęliśmy, to też tutaj. Mieli tylko pierwszy poziom, to szybko się odwinęliśmy jednak. Trzeba przyznać. No i mamy z głowy już. Tak, jednak pójdą, no okej. Okay. 12 wojów tylko wystarczyło. Czas rozgrzać żelazo. Pełny żołądek i jadka. To kocham. O szelmy! Cię robię na baranie szaszłyku. Nie. Było na tyle, dwie obory. 22 minutki, kochani. Udało się, zwycięstwo. Zobaczymy, jak tam było z statystykami. Miałem więcej. 7000. Chociaż Gniewoś ma więcej, no. Dziękuję nagle dla was. Witul, jeśli wam się to spodoba, to pamiętajcie o łapce w górę za nagrodę. Oczywiście wam się to podobało. Jeśli chcecie więcej, to po prostu subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Będzie wam dane po prostu. Trzymajcie się ciepło. Cześć.